Ale to obostrzenia. Powinno być potwierane wszystko, restauracje, szkoły już powinny być potwierane według pani? Szkoły. Ło, jak szkoły pragną. Jak te dzieci są uwięzione w domach. Bardzo. Jak pani ocenia te zdalne nauczanie teraz w domach, że siedzą? Trzeba być cicho, ale to jest trudne. To dziecko nie ma ruchu, nie ma nic. Odczują co te dzieci? Psychicznie, fizycznie dzieci odczują? I jakie one są? Nic nie mówią. Nic biedne. Tak jak moja wnunia, bo to ja je chowam od urodzenia. To nic nie mówi, ale wstaje bidactwo, żeby tylko się nie spóźnić, żeby być wszystko aktualnie. Kocha. Jak pani myśli, w tym roku się wszystko zakończy z tą pandemią? No może się skończy tak, może pod jesień, nie? Lato jeszcze i jesień. A co zrobić z tymi restauracjami, bo tutaj upadają wszystko, nie mają z czego żyć ci ludzie, bo, przedsiębiorcy. Ale też powinny powoli potwierać. Tak, niech jedzą te ludzie, bo co my zrobimy? Co my zrobimy, jak ludzie nie mają, to nad głupią puszkę zbierają. Wszystko, bo bida się robi. No nigdy tego nie było, jak żyje. Co się da szkoły? Otwierać szkoły, restauracje, tak, potwierać. To by było skuteczne. Dziękuję.